Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem pan Gremin. I słuchajcie, nie tak dawno temu, bo około 2 tygodni temu tylko, informowałem was o tym, że się przeprowadzę do Bielska Białej, że mam nowe studio nagraniowe, że będą teraz częściej live'y, będą częściej odcinki. I niestety, muszę podjąć bardzo ciężką dla mnie decyzję. Ciężką, bo nie do końca tak to wszystko planowałem. No niestety rok 2020, jak wiecie, koronawirus i te sprawy, nadaje się te nowe znaki. Ja w swojej firmie rok do roku też zaliczyłem dość dużą stratę pod kątem finansowym. Nie oszukujmy się, nawet żeby funkcjonować, no to trzeba zarabiać. Jak wiecie, z YouTube'a no tych zarobków praktycznie nie ma. W związku z tym no, muszę też wykonywać pracę służbową i mogę wam powiedzieć, że tylko w roku 2020 ta strata wynosi około 50 tysięcy złotych właśnie ze względu na koronawirusa. A z racji tego, że z Basią planujemy w przyszłym roku ślub, no to wiecie, fundusze się przydadzą, a miałem dwie możliwości. Miałem tutaj w Bielsku całkiem spoko pracę na miejscu, załatwioną taką dodatkową, albo właśnie w miejscowości Brno, na terenie Republiki Czeskiej. No ale wiecie, kwestie finansowe i wychodzi mi, że więcej, prawie 3 razy więcej jestem w stanie zarobić przez te 2 miesiące w Republice Czeskiej niż w Bielsku Białej. Mam nadzieję, że przez ten czas też sytuacja się naprostuje i będę mógł wrócić do swojej podstawowej działalności gospodarczej, którą prowadzę. No bo nie oszukujmy się, ja akurat to lubię, to na tym się znam. No ale niestety przez obecną sytuację część moich klientów po prostu obawia się organizacji szkoleń po to, żeby nie zarazić siebie, nie zarazić swoich pracowników, no bo oni muszą przecież pracę wykonywać często też w ograniczonych możliwościach, czy to pracę zdalną z domu, czy też w jakichś takich dzikich obwarowaniach sanitarnych bezpośrednio w firmie. I oczywiście ja to rozumiem i jak najbardziej jestem w stanie to zaakceptować z racji tego, że zdrowie pracowników jest bardzo ważne. No bo nie można sobie pozwolić na to, żeby ktoś poszedł na szkolenie, tak, podniósł swoje kwalifikacje, a za chwilę przez jakiś dłuższy czas no większość pracowników nie pracowała, no bo jeden jest chory, a reszta jest na kwarantannie, tak? W związku z tym no tutaj trzeba było podjąć jakieś kroki. No i co w związku z tym? Dlaczego wam o tym mówię? Mówię wam też o tym dlatego, że w Brnie będę miał bardzo ograniczone możliwości korzystania z mojego komputera do nagrywek tego, który jest tutaj za mną akurat w tym momencie. Przez to live'ów praktycznie nie będzie. Będzie ich, jeżeli będą, to będą bardzo rzadko. Zobaczę w ogóle, jak mi możliwości czasowe, jak mi możliwości też sprzętowe pozwolą, no bo zabieram ze sobą laptopa, na którym rozpoczynałem swoją przygodę z YouTube'em. Jak pamiętacie, gdzieś wam się wysiedli ten pierwszy mój film, to była tragedia i no nie chciałbym po prostu, żeby była jakość podobna do tej właśnie pierwszej jakości na moich filmach, no bo staramy się przecież po to rozwijać. Filmy postaram się, żeby co jakiś czas były wrzucane. Mam parę pomysłów na filmy jakieś vlogowe, może coś wam pokażę z mojego życia tam w Czechach. Może wam coś też vlogowego zorganizuję. No zobaczymy, jak to się mi po prostu uda. Niestety kamera, którą zamówiłem, jeszcze do mnie nie dotarła, w związku z tym pewnie z kamery w 4K będę mógł korzystać dopiero po moim przyjeździe, czyli gdzieś tam koniec grudnia, początek stycznia. I zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądało. Ale Basia mi dzisiaj powiedziała też bardzo ciekawą rzecz, że Basia ma pomysł, że raz na jakiś czas, może raz w tygodniu, może w części, zobaczymy, będzie korzystała z mojego komputera i będzie prowadziła live'y na Twitchu, niejako w zastępstwie. Ja czasami będę starał się, i to będą live'y raczej z Minecrafta, może też z Among'a, zobaczymy.
ja będę starał się pobierać te live'y i może część z nich, zmontuję z nich jakieś odcinki, zobaczymy jak to będzie wyglądało, także takie plany z mojej strony są. No i co, zważywszy na to, że już wiem, że no, moja aktywność, jeżeli chodzi o YouTube'a, będzie bardzo niewielka, jeżeli może praktycznie w ogóle, bo zobaczymy jak to wyjdzie. Do końca roku będzie bardzo, bardzo mała, tak jak mówię. No to też chciałem podsumować te kilka miesięcy, bo kanał założyłem 9 stycznia tego roku. Udało się dość dużo, bo mam bardzo fajną społeczność. Może nie jest ona przeogromna, ale bardzo cenię sobie wielu widzów, którzy gdzieś tam do mnie dołączyli. Tak. Nie chcę tutaj wymieniać wszystkich was z imienia, tak, bo pewnie bym o kimś zapomniał i bym przez to kogoś nie docenił, także myślę, że te wszystkie osoby, które wiedzą, wypiszcie swoje linki w komentarzu, ja chętnie oczywiście przypnę wam serduszko w podzięce. Serwer Discordowy będzie dalej aktywny, będzie tam Alligator też działał ze względu na serwer Orkneus i ja też będę starał się grać na tym serwerze co jakiś czas. No, wiadomo, będzie tego mniej, będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, natomiast też będzie troszeczkę tak luźniej, no bo nie będę się też spinał pod odcinek, nie będę pewnych rzeczy pilnował, wiecie, bo jak gramy na odcinku, tak, no to, czy na live'ie, no to czasem pilnuję u was słownictwa, czy nie zawsze was wpuszczam na Discorda, na głosowy kanał, z przyczyn takich, żeby to jakoś tam też dźwiękowo dla widzów, dla odbiorców brzmiało, więc będziemy mieli też więcej okazji do tego, żebyśmy sobie pograli tak o wspólnie. Więc już na chwilę obecną, w momencie, w którym nagrywam ten materiał, są przygotowane i jakieś filmy są już na przyszłość nagrane, także obserwujcie. No i co, ja już dłużej nie przedłużam. No i to, co chciałem powiedzieć, to tym, którzy myśleli, że będzie teraz tego więcej na moim kanale, co zresztą sam chciałem i obiecywałem, chciałem po prostu przeprosić, bo no wiecie, czasami siła wyższa, tak? No teraz ponownie są wprowadzone obostrzenia i zdrowie jest najważniejsze, tak? Więc ja też mając pewne plany na przyszły rok, no muszę po prostu o tym myśleć. Także dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia.